witam wszystkich, nazywam się Paweł Lisowski i pracuję już w firmie Świat Supli od bardzo, bardzo dawna, z 12, nawet więcej lat. Zajmuję się doradzaniem w indywidualnych potrzebach suplementów diety i chciałbym poruszyć kwestię między innymi braku efektów w odchudzaniu. Wiele osób do nas tutaj przychodzi do sklepu i mówi, że słuchaj, no zażynam się na siłowni, robię treningi, codziennie chodzę na kardio, staram się normalnie jeść i efekt takich treningów jest bardzo mierny. Zwalają tutaj winę na dietetyków, na trenerów, mimo że dają z siebie 100% w treningach, to te efekty są niezadowalające. Często można zobaczyć tak, że jedna osoba bardzo mocno chudnie, a druga w ogóle przy takim samym treningu, przy bardzo podobnej diecie. Skąd to się w ogóle bierze? Słuchajcie, jest coś takiego jak insulinooporność, a więc można powiedzieć, że taka choroba XXI wieku może dotknąć każdego. To nie jest tak, że jeżeli ty jesteś osobą grubą albo szczupłą, to ciebie to nie dotyka. Tak nie do końca jest. Może to dotyczyć osoby i młodej, i starszej, i szczupłej, i otyłej. Co to jest? Jest to zwyczajne zmniejszenie wrażliwości na insulinę. Jak to w praktyce wygląda? Przede wszystkim właśnie brak efektów treningowych, brak efektów cardio, problemy z odchudzaniem, problemy z utrzymaniem jakiejś tam wagi. Jakie to daje skutki? Między innymi częste zmęczenie, brak właśnie tych efektów treningowych, a w dłuższej perspektywie nawet niedoczynność tarczycy. Jakie są między innymi przyczyny tego? Stres, zła dieta, która jest stosowana dłużej, czyli na przykład, zobaczcie sobie, fajny przykład powiem, idziecie do pracy, bierzecie jakieś kanapki, jecie na śniadanie jakieś, najczęściej kanapkę albo jakieś płatki śniadaniowe. W pracy kupujecie sobie jakąś bułkę słodką, wieczorem przychodzicie, jecie jakieś, powiedzmy, ziemniaki z kotletem. No i słuchajcie, zauważcie, że większość tych produktów, które spożywacie i kupujecie na szybko, są to produkty przetworzone, które sprawiają, że podnoszą Wam dosyć mocno cukier we krwi. Są to tak zwane węglowodany i praktycznie w każdym posiłku macie sporo tych węglowodanów. I jak to wygląda? Jecie coś takiego, cukier Wam skacze. Normalną zasadą jest to, że później wydziela się insulina. Insulina powinna złapać tą glukozę i przetransportować w odpowiednie miejsce. W momencie, kiedy dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na insulinę, czyli organizm nie reaguje tak na insulinę, jak powinien. Co za tym idzie? Powstaje właśnie insulinooporność, a później problemy z tarczycą. Jakieś guzki, nie guzki, to już stany zapalne, to już świadczy o tym, że ta dieta negatywna była już dłuższy czas stosowana. I słuchajcie, jak ją zbadać przede wszystkim? Najskuteczniejszą metodą badania jest krzywa insulinowa, najlepiej czteropunktowa, czyli nic innego jak pijemy glukozę i badamy sobie tą insulinę w odpowiednich godzinach po spożyciu takiej glukozy. Jak walczyć? Przede wszystkim produkty nie podnoszące cukier, czyli warzywa, które między innymi kalafior, brokuły różnego rodzaju, ogórki,
Do tego owoce możemy jeść jak najbardziej, lecz zwracajmy uwagę na to, żeby były z niską ilością cukru, czyli truskawki, maliny, jagody, jabłka. Unikamy totalnie bananów, ponieważ mają bardzo dużo cukru. Winogrona także nie możemy spożywać. Unikać przede wszystkim przetworzonych rzeczy, unikać soków świeżo wyciskanych nawet, unikać glutenu, laktozy, wszystko co może pogorszyć trawienie i obciążyć nasz organizm. Sam osobiście proponuję na samym początku ograniczyć węglowodany do niewielkiej ilości, natomiast nie ograniczać ich do zera. Czyli można powiedzieć, że na samym początku jak do tego się zabrać? Przede wszystkim ustawić sobie 50 gram mniej więcej węglowodanów na cały dzień. Kiedy je spożywać? Najlepiej jak najpóźniej. Czyli warto sobie to na przykład zrobić po treningu 25 gram i przed snem 25 gram. Co może być w tych węglowodanach? Kasza jaglana, płatki jaglane, jak najbardziej, jakiś ryż, coś co jest naturalnego pochodzenia, coś co możemy sobie ugotować. Dodajemy do tego oczywiście troszeczkę malin i warto dodać jakieś tłuszcze, które jeszcze bardziej zmniejszą wyrzut właśnie tego cukru, zwiększą długość trawienia, na przykład mleczko kokosowe. Takie coś możemy zmieszać, jest to bardzo słodkie, dobre i zjeść bezpośrednio przed snem, albo także i po treningu. Słuchajcie, przede wszystkim większość osób jest nastawiona na to, żeby jeść jakieś płatki owsiane czy płatki na mleku z samego rana. Jest to totalny błąd przy insulinooporności. Możemy jeść jak najbardziej jakieś jajka całe, prawda? Nie wyrzucamy wtedy żółtek, bo tłuszcze są nam naszym sprzymierzeńcem i zachować posiłki białkowo-tłuszczowe właśnie do momentu, aż będzie kolacja, albo do momentu, aż jest to posiłek potreningowy, wtedy możemy dorzucić troszeczkę węglowodanów. Przede wszystkim ja bym proponował dla osoby, która zaczyna dopiero, może nie stosować aż 6 posiłków dziennie, maksymalnie 5, najlepiej 4, w zupełności, by przestawić się, to wystarczy. Po 2 miesiącach takiego stosowania trzeba jednak zwiększyć te węglowodany. Pamiętajcie o tym, że węglowodany są bardzo potrzebne. Wtedy zalecam zwiększyć ilość węglowodanów do 150 gram. Na samym początku możecie odczuwać rozdrażnienie, senność. Są to efekty tak zwane odstawienia tych cukrów i przejścia właśnie przez dietę. Po jakimś czasie będziecie się czuli już bardzo dobrze, świeży, nie będziecie właśnie odczuwać potrzeby drzemki w ciągu dnia czy po jakimś posiłku. Jeżeli chodzi o trening, to no, ta pompa na pewno będzie troszeczkę mniejsza na treningu, jeżeli dla mężczyzny na tym zależy, natomiast po jakimś czasie powinna ona powrócić. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, na pewno będzie bardzo dużo energii, spokojnie, nie przejmujcie się, treningi będą bardzo dobrze, będziecie się czuli dużo, dużo lepiej, jak już wdrożycie tą dietę do swojego harmonogramu dnia. Dlaczego warto ją stosować? Słuchajcie, przede wszystkim dla samego zdrowia. Nie możemy non-stop jeść dużej ilości węglowodanów. Pamiętajcie o tym, że w dzisiejszych czasach większość posiłków są to posiłki przetworzone, są to posiłki z wysokim indeksem, które no niestety, ale szkodzą i nawet dla osoby bardzo zdrowej warto zrobić taki detoks na węglowodany na 5-6 tygodni, po to, żeby właśnie się uwrażliwić. Wtedy węglowodany jeszcze lepiej działają, wtedy treningi są jeszcze lepsze, a sylwetka wygląda dużo, dużo lepiej. Słuchajcie, poza tym, że te posiłki są dosyć proste w przygotowaniu, ponieważ możecie kupić na przykład wędzonego łososia,
sobie zjeść z jakimiś warzywami, możecie kupić nawet makrele, możecie kupić dużo wędzonych ryb, przez co polecam, bo ryby są naprawdę bardzo fajne. Może to nie jest tania dieta, ale skuteczna. Karkówka, na pewno lubicie karkówkę, więc jak najbardziej możecie coś takiego stosować przy takiej diecie. Natomiast jedynym warunkiem to jest to, żeby nie jeść tutaj węglowodanów. Chyba, że tak jak mówiłem, jest to moment potreningowy albo przed snem. No i na samym początku możecie odczuwać większy głód. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że te posiłki będą wielkościowo małe. Chodzi o to, że macie dużo osób, duża część osób ma rozciągnięte te żołądki i w momencie, kiedy spożywa powiedzmy trochę mięska, taką ilość do tego warzywa, to na samym początku będzie dotykał ich właśnie głód. Jest to głód nie dlatego, że nie macie odpowiedniej ilości jedzenia, odpowiedniej ilości kalorii. Jest to głód spowodowany tym, że po prostu porcje są nie za duże i w momencie, kiedy przejdziecie ten etap, a pierwsze 2 tygodnie są zawsze najgorsze, po tych 2 tygodniach już powinno być coraz lepiej, więc najważniejsze to przetrwać te 2 tygodnie, to już tego głodu aż tak nie będziecie odczuwać. Podkreślam, nie będzie aż tak dużych skoków cukrów w ciągu dnia, więc ten apetyt i na słodycze przede wszystkim będzie maleć z czasem. No i co jest najważniejsze, pamiętajcie o tym, że sama dieta nie jest w 100% kluczem do sukcesu, jest też bardzo ważna suplementacja. Dlaczego tak suplementacja jest ważna? Chociażby dlatego, że organizm często sam sobie nie poradzi właśnie z insulinoopornością. Warto mu pomagać różnymi suplementami naturalnymi, między innymi RALA. Jest to silny antyoksydant, który rozpuszcza się zarówno w tłuszczach, jak i w wodzie. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ zabija wolne rodniki w całym naszym organizmie. Co za tym idzie, dosyć mocno pomaga w polepszeniu samopoczucia, ale także uwrażliwia nas właśnie na insulinę, i ma wpływ na metabolizm. Co jeszcze? Omega-3. Omega-3 też jest ważnym suplementem, są to kwasy tłuszczowe z ryb i także pomaga w metabolizmie. Warto dorzucić sobie kompleks witaminy B, DMG, jest to inaczej B15. On reguluje wytwarzanie między innymi hormonów, więc warto się dosuplementować tym oraz homocysteiny, która także odpowiada za metabolizm. Dodatkowo podstawowe witaminy takie jak D3 plus K2, ponieważ w 95% przypadkach, jeżeli ktoś do mnie przychodzi z badaniami, to tej witaminy D3 jest duży niedobór. Warto, by samopoczucie było dużo, dużo lepsze, ją dosuplementować, szczególnie, że u nas w Polsce no niestety nie ma aż tak dużo dni słonecznych i naprawdę aż 95% osób ma jej niedobór. Warto też zadbać o układ pokarmowy, ponieważ wszystko zaczyna się właśnie w jelitach, więc probiotyki i poza tylko jedzeniem jeszcze jest jeden mimetyk insuliny, jest to berberyna, która także reguluje, zwiększa wrażliwość na insulinę u nas w organizmie. Jeżeli uważasz, że jesteś w stanie sam bez suplementów sobie poradzić, być może tak jest. Ja tylko mówię, jak jest łatwiej, jak jest skuteczniej, chcę Wam pomóc, więc uważam, że suplementacja jest tak samo ważna jak dieta. A co do treningu? Słuchajcie, trening tutaj przy osobach insulinoopornych jest troszeczkę inny. No cardio jako cardio nie jest aż tak mocno wskazane,
Ważniejszy jest w takich momentach przede wszystkim trening interwałowy, możecie robić sobie tabatę, ale także trening z ciężarem. No niestety, jeżeli wy dziewczyny chciałbyście unikać siłowni, unikać ciężaru, to zobaczcie, że w takich przypadkach on bardzo fajnie pomaga. Nie dość, że kształtuje wam dużo lepiej sylwetkę, to także właśnie pomaga wyjść z tej insulinooporności. Wszystkie linki do tych suplementów znajdziecie w opisie pod tym filmem, więc w razie pytań zachęcam. Natomiast zapraszam bezpośrednio tutaj na Stołeczną 2 albo do sklepu www.światsubli.pl. Tam oczywiście znajdziecie pełną suplementację. Postaram się także co nieco opisać na świattreningu.pl, żebyście mogli za każdym razem wejść i sobie przeczytać, co jest Wam niezbędne, co jest potrzebne. Więc do zobaczenia. Cześć!